Dzień dobry, pani Renato. Dobry, witam serdecznie. Rozumiem, że teraz mam zmienioną kolejność, tak? Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Czy mnie słychać? Pani Ren, to było słychać, możemy zaczynać. Tak, dobrze. To witam bardzo serdecznie. Chciałam króciutko przedstawić kilka z przykładów działań podjętych w ramach projektu Dzień Patrioty XXI wieku. Mówię o Dniu Patrioty, ponieważ akurat pracuję w typowo męskim technikum, a także pracowałam właściwie z tymi chłopakami. Głównie była to druga klasa mechatroników i lotników. I kilka z działań przeprowadzonych właśnie w ramach tego projektu to oczywiście praca z narzędziownikiem i realizacja kilku scenariuszy z tego narzędziownika. Tutaj przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na wielką pomoc, jaką uzyskałam na przykład dzięki materiałom opracowanym przez panią Joannę Roszak i właśnie te scenariusze uczyniłam punktem wyjścia. Lekcje w ramach etyki oraz języka polskiego, a także dodatkowych zajęć realizowane były na podstawie takich inspiracji z narzędziownika. Zorganizowałam wycieczkę z uczniami, zajmując temat patriotyzmu lokalnego. Poszliśmy do szyfrokontenera na wystawę związaną z matematykami ze środowiska poznańskiego, wystawa Pogromcy Enigmy. Oczywiście nieustannie wplatałam treści patriotyczne związane z tym obywatelskim patriotyzmem przy omawianiu najróżniejszych zagadnień z zakresu wiedzy i wiedzy o języku i wiedzy o literaturze. Ale także równocześnie realizowałam projekt Amnesty International, Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. To wszystko się bardzo ładnie połączyło w taką całość. Kilka z tych zdjęć chciałam przedstawić z zajęć prowadzonych z uczniami w ramach tego projektu. Na przykład warsztaty związane z sieciowaniem, które to z kolei były realizowane w oparciu o materiały Amnesty International, a które połączyłam właśnie z narzędziownikiem z związanym z Dniem Patrioty. A tutaj zdjęcie przedstawiające taką małą grupkę uczniów uczestniczących właśnie w wyprawie do szyfrokontenera poznańskiego. Właściwie oczywiście oprócz samych walorów wystawy najcenniejsze chyba były te rozmowy, które prowadziliśmy w drodze do szyfrokontenera na temat patriotyzmu lokalnego i tego, jak ten patriotyzm właśnie chłopacy pojmują. Jednocześnie podjęliśmy też pracę nad projektem tradycyjnie już w ramach projektu z klasą i tutaj wybraliśmy sobie zagadnienia związane z tabu społecznymi i w tym zakresie także rozmawialiśmy o patriotyzmie, zwłaszcza o takim nieco zjawiskach skrzywienia, kiedy mówi się obecnie o patriotyzmie z tym nachyleniem nacjonalistycznym i tutaj między innymi właśnie też taki komponent pojawił się w tym projekcie wypracowanym przez uczniów. Prowadziłam też warsztaty antydyskryminacyjne, gdzie pracowałam metodą dramy. Chłopacy też doskonale tutaj wcielili się w różne role. Rozmawialiśmy o mowie nienawiści, rozmawialiśmy oczywiście cały czas o tolerancji. Realizowałam także akcję mającą na celu promowanie czytelnictwa i tutaj to stało się takim przedmiotem ciekawych też zajęć poświęconych polskiej literaturze, ale niekoniecznie tej omawianej przymusowo, że tak powiem, na lekcjach języka polskiego. Zaprezentowane przedwiośnie było interpretowane też z takim nastawieniem na rozmowy i o emigracji, i o Polakach poza granicami naszego kraju, ale także tutaj akurat jeden z chłopaków prezentował książkę
młodego podróżnika, który zdecydował się na podróż dookoła świata. Także to było ciekawym przyczynkiem do rozmów trochę innych o patriotyzmie. Podczas warsztatów antydyskryminacyjnych także dużą wagę zwracałam na pracę z tekstami medialnymi i na takie uwrażliwianie na przekazy medialne i manipulacje. Bawiliśmy się tutaj różnymi nagłówkami, przekazami z świeżej prasy i przy okazji też rozmawialiśmy właśnie na temat kreowania w mediach tematu patriotyzmu. Zaprosiłam także studentów współpracujących ze Stowarzyszeniem Jeden Świat w Poznaniu i podjęliśmy temat uchodźców i współczesnych migracji. Warsztaty były zatytułowane Kto pyta, nie błądzi. Odbywały się po lekcjach, znowu grupa chętnych uczniów w nich uczestniczyła i bardzo pozytywnie zostali ocenieni też przez superwizora podczas tych zajęć. A tu właśnie również te zajęcia na temat uchodźców, tutaj wycieczka. I jakby ostatni element, o którym chcę tylko wspomnieć z racji ograniczenia czasowego, to jest taka praca projektowa polegająca na wykonaniu przez uczniów kolaży inspirowanych pracami graficznymi Edgara Bonka, które to najpierw uczyniłam przedmiotem takich dyskusji na kilku godzinach warsztatowych, kiedy komentowaliśmy, jak interpretować te kolaże, te grafiki, a następnie uczniowie zainspirowani tymi grafikami wykonywali już samodzielnie takie prace, w których mogli reinterpretować te właśnie grafiki. Tutaj przykłady z niektórych prac uczniów właśnie. Zwracaliśmy uwagę podczas rozmów o tych grafikach na takie szerokie pojmowanie patriotyzmu, mówienie o patriotyzmie nie tylko w kontekście właśnie jakby śmierci dla ojczyzny, ale bardziej życia dla niej i to bardzo też zaowocowało takimi ciekawymi refleksjami ze strony uczniów. Tutaj tacy właściwie liderzy też tej grupy, którzy bardzo byli zaawansowani w realizacji tego projektu i bawili się zdjęciami wraz z tymi hasłami i emocjonalnie też do tego wszystkiego podeszli. Oni to są pasjonaci lotnictwa, wykonali też tą pracę właśnie w okolicach Święta Zmarłych, kiedy to właśnie wymyślili, że pójdą na cmentarz poświęcony polskim lotnikom i to także umieścili w tych swoich pracach. Mówiąc o patriotyzmie, jakby przy okazji też podejmowaliśmy tematy związane z ekologią, podejmowane te tematy związane ogólnie z edukacją globalną, którą też prowadzę w szkole. Chcę kilka z tych prac różnych uczniów pokazać. A tu była taka para uczniów, którzy przy tym projekcie właśnie wykorzystywali, do nich się bezpośrednio odnosili. A tu kolejna grupa dwóch chłopaków pracujących jakby na fladze Polski, ale podejmujących te zagadnienia w inny sposób. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. Dziękuję bardzo. Jeżeli właśnie jakieś są pytania związane z działaniami, bo starałam tutaj się streścić, to chętnie oczywiście na nie odpowiem. Chciałam zwrócić uwagę, że akurat realizując ten projekt o patriotyzmie, to bazowałam też na grupie uczniów, z którymi drugi rok pracuję i którzy są bardzo wyjątkowo zaangażowani w tego typu działania, więc ten projekt spotkał się od samego początku z ich ogromnym entuzjazmem. Bardzo dziękujemy Pani Renato. Ja byłam niezwykle zainteresowana tym tematem, tym projektem Państwa, dlatego że to rzeczywiście był projekt realizowany przez jakby dość taką zaawansowaną młodzież. To już są naprawdę starsi uczniowie, chłopaki, więc jakby cała ta otoczka też patriotyczna, no to jest taki temat, który podejrzewam, że jakoś jest dla nich
ważny, istotny, poruszany gdzieś w rozmowach, więc byłam bardzo ciekawa też, jak Państwo pracowaliście. Szczególnie zainteresował nas ten właśnie cykl grafik inspirowanych Bąkiem. To było takie wyjątkowe działanie, też rozumiem, że wasze autorskie. Tak, tak. To znaczy akurat jeżeli chodzi o te grafiki, to jakby pomysł na to, aby w taki sposób podejść do zagadnienia, padł mi w trakcie lekcji, kiedy to rozmawialiśmy o tych grafikach i no, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że tak proste w formule właśnie jakby obrazki z tym krótkim, ale rzeczowym przekazem trafiają do chłopaków i są w stanie właśnie te trzy wyrazowe hasła zainspirować no, długą i niezwykle interesującą dyskusję. A to często były takie nawet prowokacje, kiedy to jakby sami się przyznawali, że nigdy nie myśleli o patriotyzmie w taki sposób, bo tłumaczyli, że wpajany jakby ten patriotyzm był od lat no, tak dość sztampowo, że tak powiem, że patriotyzm to tylko właśnie ta śmierć dla ojczyzny i to było dla mnie akurat najbardziej takie wartościowe, że otwarły się umysły jakby na moich oczach. Tutaj w lewym dolnym rogu ma Pani okienko z czatem i tutaj są również pytania do Pani. Było pytanie od Pani Izabeli Niedźwieckiej, jak radziła sobie Pani z negatywnym przekazem w mediach na temat patriotyzmu? Ale ja tutaj żadnych pytań niestety nie widzę. Nie widzi Pani tego czatu? No to ja odczytam. Jak radziła sobie Pani z negatywnym przekazem w mediach na temat patriotyzmu? To znaczy... Nie miałam aż takiego tutaj problemu z tą grupą uczniów, dlatego tak właśnie też to podkreśliłam na końcu, że to jest taka grupa, z którą pracuję drugi rok i z którą to grupą realizuję kolejny projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na przykład, kiedy w tamtym roku poznałam tę grupę uczniów, to zaraz weszliśmy w projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. I tak to się jakby toczyło tymi projektami i takim stopniowym no, uczeniem ich pewnych postaw ostrożności wobec przekazów medialnych. Także w momencie, kiedy tutaj te zajęcia w oparciu o teksty medialne podejmujące temat patriotyzmu, to później też przedłużyłam no, po 11 listopada i tych przekazach mówiących o tym, co się wydarzyło w Warszawie, to jakby z tymi chłopakami no, nie musiałam pracować od podstaw, także oni sami byli bardzo wyczuleni i sami zauważali to wszystko, to było już jakby wypracowane wcześniej. Pewnie inaczej by było i nie byłyby ogromne problemy i nie wiem, czy znalazłabym takie jakieś proste rozwiązania, gdybym pracowała z zupełnie jakby nową grupą, nieprzygotowaną do tak trudnych tematów. Jasne. Dziękujemy Pani bardzo, Pani Renato. To naprawdę świetny projekt i bardzo się cieszymy, że Pani z nami jest z centrum od 2 lat. Dłużej. Tą zamatyką. Jeszcze tak, wcześniej, tak bardzo dawno temu zaczęłam z Państwem pracować. Jestem bardzo zadowolona z tych projektów, bo one naprawdę są niezwykle cenne i byłoby wspaniale, gdyby więcej szkół pracowało z tymi właśnie narzędziami przez Państwa przygotowywanymi. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku dołączy się kolejne 160.